Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo, gdzie dziś zerkniemy sobie na wypuszczony niedawno gameplay z kampanii Halo Wars 2. W tle nie słyszycie żadnych odgłosów z gry, ponieważ no, mamy tutaj wersję z komentarzem od autorów. Ciekawsze rzeczy sobie spisałem, więc będziecie zmuszeni tutaj wysłuchać moich rozważań na temat tego, co widzimy. I to jest jedna z pierwszych misji kampanii. Prawdopodobnie pierwsza, jeżeli zobaczymy, jakie jednostki mamy, jak zróżnicowane jednostki mamy do wyboru, są to tylko podstawowi Marines. Z tego co widzę, jest to 4 oddziały, tak. No i co ciekawe, jest to wersja na peceta. Widzimy tutaj mychę latającą po ścieżce, klikającą. Większych zmian w interfejsie nie zauważyłem. I to jest dość ciekawe, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie możliwości jakiejś kooperacji tych dwóch wersji. No i być może sterowania jednej i drugiej wersji sterowania na którejkolwiek platformie. Mamy starcie z brutami, oni tutaj będą głównym zagrożeniem, czyli wraca sytuacja trochę z Halo 3, gdzie zamiast elitarnych będziemy mieć brutów. No i zobaczmy sobie, mamy posiłki, jest to jedna z pierwszych misji, gdzie nie budujemy jeszcze bazy, gdzie musimy najpierw dojść, zająć jakiś teren, no i będą tego typu misje, gdzie będziemy skazani, że tak powiem, dysponować tymi jednostkami taką liczebnością, jaką dostajemy na samym początku lub jakie są nam dodawane w trakcie gry. No i nie będziemy mogli sobie dodawać ulepszeń, nie będziemy mogli sobie zwiększyć liczebności, będziemy tylko zdani w pewien sposób na siebie. Względem fabuły jest to tyle fajne, że gra dzieje się długi czas po pierwszej części Halo Wars i dzieje się tuż po wydarzeniach z Halo 5. To jest bardzo jasny sygnał i to jest powiedziane głośno, że scalają obie takie linie czasowe, obie podserie. No, podserie z główną serią, więc możemy w Halo Wars 2 prawdopodobnie zobaczymy prawdopodobnie w przyszłym roku jakieś przesłanki, czego możemy się spodziewać w Halo 6, bo wątki z tej gry powinny być bardzo tutaj adekwatne do kontynuacji głównej linii serii. Tutaj mamy kolejne jednostki miotaczy ognia, są one dość fajne. Dość nieźle wymiatają, można powiedzieć. No i jeżeli uda nam się zająć bazę, będziemy mogli zwiększyć zasięg ich płomieni, ich skuteczność do obrażenia, tego typu rzeczy. No i widzimy tutaj zasoby, które znamy z bety, z multiplayera. Tym razem prąd jest zbierany tak jak standardowy zasób, czyli dwa surowce oraz ogólny limit jednostek. No i świetne mosty, to jest wiadomo, Halo muszą być, więc nie mogło się obyć bez takich mindfuckowych elementów. Z kolejnych ciekawostek, statek Spirit of Fire jest na rezerwach zapasów, przez co zaczynamy praktycznie pozbawieni tych wszystkich kozackich elementów, z jakimi kończyliśmy pierwszą grę. Będziemy dopiero zdobywać kolejne ulepszenia i tu widzę okazję na założenie pierwszej bazy. Mamy oczywiście Hunterów, no i będziemy musieli sobie tutaj poradzić z nimi za pomocą najlepiej czołgów. Mamy tu oczywiście jasny podział: kamień, papier, nożyce. Piechota rozwala jednostki powietrzne, jednostki powietrzne rozwalają pojazdy, pojazdy rozwalają piechotę. No i tu widzicie, mamy jednostki niszczące pojazdy, czyli przeciwpancerne, i jest ładnie trzymana piechota tuż przed czołgami, czołgi trzymane trochę z tyłu, czyli jakby piechota przejmuje impact tych mniej skutecznych na nich pojazdów przeciwpancernych, a prawdziwego kopa załatwiają nam dopiero czołgi, które są trochę oddalone z tyłu. No i widzimy, jaki piękny wybuch, to jest to właśnie action RTS, które zapowiadają twórcy, czyli ginie się trochę szybciej, są super wybuchy, po prostu wizualnie jest to wszystko dopieszczone. Pompuje adrenalinę, no i to nie jest ten nudny rodzaj RTS-ów, w którym głównie się klika i patrzy, jak spadają paski życia. Mamy tutaj na razie te trzy jednostki, powtarzam, podstawowi Marines, ciężcy piechociarze z miotaczami ognia, no i czołgi, kultowe czołgi ze skorpionami. Jest to wszystko, widzicie, w szyku trzymane, żeby przypadkiem hunterzy nie dostali się tam do czołgów. No i zajmiemy kolejny garnizon, szukamy miejsca pod naszą bazę. To jest taka dość nudna misja, którego kształtu mogliśmy się domyślać po tym, chociażby jak wyglądał multiplayer, albo po tym, co było w pierwszej części. No i tu bez żadnych zaskoczeń, czy to fabularnych, czy jakichkolwiek, po prostu idziemy przed siebie, trochę walczymy, szukamy miejsca na bazę, bardzo ładne salwy ze skorpionów, to prawdopodobnie ich jakaś specjalna zdolność, która będzie jakoś aktywowana na myszce na PC-cie, bo w oryginale to była, zdaje się, pod Y-kiem.
No i z ciekawostek jeszcze zapowiadano, że multiplayer będzie taki, wiadomo, będzie można sobie tworzyć własne gry i skirmisze będą na takich zasadach, że do każdego trybu będziemy mogli sobie wziąć dowolną ilość kompanów, dowolną ilość SI po dowolnej ze stron, więc możemy sobie grać w koopa przeciwko wrogom w dowolnym trybie, jaki nam się podoba, więc to jest coś całkiem fajnego dla osób, które chcą sobie sprawdzić może na jakimś najłatwiejszym poziomie tę grę, bo są fanami Halo. No i oczywiście będą mogli sobie przedłużyć to doświadczenie walcząc ze sztuczną inteligencją, a może kiedyś nawet przejść do walk z żywymi ludźmi. Jeżeli spojrzycie w lewy górny róg ekranu, mamy tam kapitana Katera, to jest oznaczenie dowódcy, jaki jest akurat aktywny, to jest jego zdolność, dronki lecznicze, w tym obszarze mamy oczywiście wzmocnienie, polepszenie naszego ogólnego stanu zdrowia jednostek znajdujących się tutaj w środku, ponieważ tutaj grający rzucił je na jednostki piechoty, to zdaje się, że głównie na nich to będzie działać. No i mamy tutaj dalsze losy, widzicie, jak to ładnie wszystkie salwy tutaj latają, jak się rozwalają budynki, wszelkie działa, płomienie, wszystko tutaj ładnie ze sobą współgra. To jest to właśnie, powtarzam, action RTS, szybszy, bardziej zabójczy, bardziej nastawiony na akcję, mniej nudny. No i pamiętamy oczywiście o tych dowódcach, że będą nas wymagać na nas różnego rodzaju taktyk. Tutaj będzie oczywiście fajnie, bo mamy nie mamy tej bazy, więc możemy sobie wycofać naszych uszkodzonych piechurów, żeby ich trochę podleczyć i dopiero pójść dalej, ale będą też trochę bardziej agresywni dowódcy. Już jako taki agresor jest zapowiadany główny przeciwnik w fabule, czyli Atriox, Brute Atriox. No i tu chyba czas najwyższy dokopać jeszcze paru hunterom, żeby... Oj, mamy te pojazdy śmieszne, te czoperki, czy jak one się tam nazywały, z Halo 3 i Halo DST Brutów, no i desantowce, może ich tutaj przegonimy, my, czyli ja tutaj oglądający i grająca kiedyś tam osoba. No i czekam oczywiście na udostępnienie nam bazy, będzie to wszystko przeprowadzane w ten sam sposób, co w pierwszej części, czyli przyleci wielki transportowiec z kawałkiem bazy, która będzie się samoistnie, po zebraniu odpowiedniej ilości zasobu będzie się rozbudowywała i to wszystko oczywiście przy wsparciu będącego gdzieś tam pewnie nad planetą, nad Arką, bo jesteśmy na Arce, pamiętajmy, fabularnie w tej części Halo Warsów. Nad Arką będzie się znajdował Spirit of Fire, z niego będą te wszystkie dostawczaki przyjeżdżać, no i będziemy dostawać nowe klocki do budowania naszej bazy, tak to mniej więcej wygląda. No i wzorem tych uproszczonych RTS-ów będziemy mieć ograniczoną ilość przybudówek, która ilość to będzie rosła z kolejnymi stopniami naszej głównej bazy. To jest coś, co znamy oczywiście z jedynki, więc sobie bez rewolucji Creative Assembly, czyli twórcy Total Warów i paru innych strategii i gier akcji. Weterani RTS-ów powiedzieli, że mają tutaj bardzo dobry materiał, na którym będą pracować. No i wydaje mi się, że jeżeli dziś te całe 7 lat po premierze pierwszej części wciąż nie wymyślono nic lepszego, to chyba pierwsza część naprawdę musiała się okazać pewnego rodzaju geniuszem, jeżeli chodzi o RTS na konsolach, bo jego rozwiązania wciąż są aktualne do dziś. No i dziś się najwyraźniej najlepiej sprawdzają, nie wierzę, że weterani RTS-u przysiedli na tym problemem i nie wymyślili nic lepszego, chociaż jest też ciekawostka, że oczywiście jakaś tam część Creative Assembly stworzyła grę, która konkurowała z pierwotnym Halo Wars i ona się nazywała Stormrise, coś takiego. Tam się o tyle chwalili sterowaniem, że mieli wręcz to patentować, no ale kto wygrał, wiemy ostatecznie dzisiaj. A teraz mamy piękną kooperację, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, zdaje się w lutym. Ja czekam jak na żadną inną strategię, a w tej chwili dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście wyczekuję Waszych wrażeń, jak Wy się zapatrujecie na kolejną strategię w świecie Halo, no i czy FPS-iarze mają co szukać w tego typu grach. Dzięki za uwagę, cześć.